Dzień dobry, witam i dziękuję. Pasjonat nocnego nieba, popularyzator astronomii, twórca największego w Polsce astronomicznego fanpage'a Z głową w gwiazdach, Karol Wójcicki. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Ale także po godzinach nauczyciel, czy też edukator, więc nie mogę cię nie zapytać, czy w twojej ocenie dzieci przez tę przedłużającą się zdalną naukę straciły pasję i chęć rozwijania się, czy jednak wszystko mogę gra? Mogę chyba nawet to bardziej powiedzieć jako rodzic. Nie wiem, czy straciły chęć do rozwijania się, ale już trochę tracą rzeczywiście energię i to coraz bardziej było słychać codziennie w domu, że już dosyć mam tego online. Więc moja córka, która wczoraj wróciła na zajęcia do klasy pierwszej, była z tego powodu bardzo szczęśliwa. Ja już trochę spokojniejszy, bo tych zachorowań jest mniej. Więc cieszę się, że ona mogła wrócić do szkoły. Ale pewnie też o tym słyszałeś, że więcej dzieci chce być youtuberami niż astronautami. Co zrobić, żeby dzieci nie zatraciły swojej takiej naturalnej chęci do poznawania wszystkiego, co nieznane? Nie zabijać jej, bo dzieci tę naturalną ciekawość mają i to tylko i wyłącznie od nas zależy, co my z tym dalej będziemy robili. My możemy je zanudzać i wpychać im do głowy rzeczy, które wydają nam się dzisiaj, że są potrzebne. Gwarantuję, że o sporej ilości z nich my dzisiaj w dorosłym życiu już nie pamiętamy jakichś tam cyklów rozwojowych niektórych roślinek. One by się nam pewnie przydały, gdybyśmy szli na konkretne studia, ale nie wszyscy tak robiliśmy. Więc myślę, że pozwalanie dzieciom obcować z kolejnymi fascynującymi zagadnieniami ze świata, pokazywanie tych różnych aspektów świata, to jest coś, co może utrzymać ich tę naturalną ciekawość, ale te bodźce trzeba cały czas dostarczać, tę ciekawość trzeba pobudzać, utrzymywać to naturalne zainteresowanie. Czyli rozumiem, że im częściej będziemy wychodzić z domu, z tych czterech ścian i im częściej będziemy zadzierać głowę w gwiazdy, tym lepiej i dla dzieci, i dla nas samych, tak? Zdecydowanie, nie tylko zadzierać głowę do góry, ale też patrzeć, co się znajduje pod naszymi stopami, na przykład gdzieś spacerując w lesie, albo nasłuchując ptaków wieczorem, kiedy zaczynają ćwierkać, jakby ten świat jest super fascynujący. Wiesz, ja wczoraj wróciłem z Islandii, gdzie oglądałem erupcję wulkanu i to jest kolejny taki fragment świata, którego na przykład ja wcześniej nie doświadczałem, a teraz będę mógł się dzielić tym z innymi, zresztą z naszymi widzami, słuchaczami niekoniecznie, mogę się pochwalić kawałkiem najmłodszej skały na świecie, przewiezionej właśnie dzisiaj rano z Islandii. Ona ma może tydzień. To jest rzeczywiście nieprawdopodobne, ale z tego świata na chwilę uciekniemy, bo kilka dni temu misja na Marsa przeszła do historii. Już nawet nie mówię o udanym locie drona, bo to rzeczywiście także jest spektakularne, ale o wyprodukowaniu tlenu. Jesteśmy bliżej kolonizacji czerwonej planety? Ta misja, która teraz trwa na Marsie, czyli misja łazika Perseverance, przybliża nas do kolonizacji czerwonej planety chyba bardziej niż cokolwiek wcześniej. Bo o ile w poprzednich misjach staraliśmy się w miarę zrozumieć, co się działo na Marsie kiedyś, badaliśmy właśnie takie skały w przeszłości, szukając może jakichś śladów życia, to teraz dosyć mocny nacisk kładziemy nie tylko na poszukiwanie śladów życia, czyli tego, co mogło być w przeszłości, ale może jest też teraz, kto wie, ale w dużym stopniu kładziemy też ten nacisk na to, co będzie w przyszłości. Staramy się zrozumieć warunki, które panują teraz na Marsie, z którymi będzie musiał się za parę lat mierzyć człowiek, więc wiemy dokładnie, jaka panuje pogoda, temperatura, prędkość wiatru, nasłonecznienie, ale też próbujemy zrozumieć, czy my będziemy w stanie tam funkcjonować, na przykład właśnie przetwarzając marsjański dwutlenek węgla na tlen, bo zabranie dzisiaj w kosmos wszystkich tych rzeczy, które są nam tam tutaj na Ziemi niezbędne do życia, w kosmosie ich w ogóle nie ma, czyli takich jak tlen, powietrze, potwornie dużo kosztuje. I to jest jeden z powodów, dla których te misje wciąż nie odbywają, bo to będzie kosztowało nas naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Gdy będziemy mogli część z tych rzeczy pozyskiwać na Marsie i nie będziemy musieli się martwić o ich ciągłe dostawy z Ziemi, to w znaczącym stopniu ułatwi taką przyszłą misję na Marsa. Wiedzieliśmy już, że wodę na Marsie znajdziemy, że ona tam jest, że w formie lodu, że jest w marsjańskiej glebie. To teraz też wiemy, że nie bardzo musimy się martwić o tlen, bo eksperyment MOXIE pokazał, że jesteśmy w stanie go tam wytworzyć. Na razie w takich eksperymentalnych ilościach, demonstracyjnych, ale docelowo już pewnie tak, abyśmy nie musieli się o powietrze na Marsie martwić. No, ta atmosfera oczywiście na Marsie jest w tym momencie nieznośna, to jest eufemizm. Tam po prostu nie da się żyć w tym momencie. A jaka tam panuje pogoda, gdybyśmy mogli ją porównać do pogody ziemskiej? Jak wygląda noc, jak wygląda dzień na Marsie? Te dni nie są jakoś szczególnie zachmurzone. W atmosferze mamy, w zasadzie prawie nie ma wody, nie ma cząsteczek wody, więc te chmury czasami, gdzie nigdzie się tam tworzą takie pierzaste, wysokie chmury, to już niektóre sondy fotografowały, ale generalnie zachmurzenia jako takiego nie ma. Nie ma też silnego wiatru. Pamiętajmy, że atmosfera marsjańska jest dużo bardziej rzadsza, dużo bardziej rozrzedzona od tej ziemskiej. Stanowi zaledwie 1% gęstości ziemskiej atmosfery. Więc jeśli ktoś z Państwa czytał albo oglądał film Marsjanin, film w reżyserii Ridleya Scotta, to pamięta
tę początkową scenę z wielkim huraganem, który zrywa antenę, no i inicjuje ciąg wydarzeń w całej powieści. Ten wiatr nie wieje tam rzeczywiście tak mocno, ale burze piaskowe już się zdarzają. Co jakiś czas Mars jest ogarniany globalną burzą piaskową, która zasłania nam widok z Ziemi czy z sond kosmicznych na całą powierzchnię. Tam rzeczywiście problem wyjdzie. To jest ta rzecz, która chyba najbardziej nam będzie doskwierała, bo choć w czasie marsjańskiego lata na równiku one mogą podskoczyć do nawet około 20 stopni na plusie, co jest jakimś szaleństwem, ale z reguły raczej oscylują na głębokim minusie, minus 60 czy minus 80, to nie jest na Marsie nic niezwykłego i z tym będziemy musieli się też mierzyć, więc ogrzewanie trzeba będzie sobie zabrać. Elon Musk, który planuje budowę miasta dla miliona ludzi na Marsie, jak sam mówił, jeszcze za swojego życia chce to zrobić i tego dokonać. Mówi również, tak, ludzie polecą na Marsa, ale po drodze trochę się ich pozabija. To jest brutalne, ale czy konieczne? Zarówno procedury lotnicze, jak i procedury te lotów kosmicznych, niektórzy mówią, że są pisane krwią tych, którzy no przecierali te szlaki. Mieliśmy już w historii lotnictwa wiele katastrof lotniczych, które kończyły się śmiercią ludzi i zawsze z nich wyciągano pewne wnioski, pisano procedury, które miały w przyszłości zabezpieczyć nas przed podobnymi sytuacjami. To samo dzieje się w lotach kosmicznych. Na szczęście tutaj te normy bezpieczeństwa są wyśrubowane naprawdę wysoko do góry i katastrofa kosmiczna, która miała śmiertelne skutki, po raz ostatni miała miejsce w pierwszej dekadzie XXI wieku, czyli katastrofa wahadłowca Columbia prowadzącego na Ziemię. Od tamtej pory szczęśliwie nic takiego się nie wydarzyło i miejmy nadzieję, że się szybko nie wydarzy. Albo że się w ogóle nie wydarzy, ale rzeczywiście jest to możliwe. Mhm. SpaceX ma dodatkowo trochę inny sposób przygotowywania różnych misji kosmicznych niż na przykład NASA, które w pocie czoła pracuje, testuje różne rzeczy, ale trochę czasami bardziej na papierze, próbując doprowadzić konstrukcję do perfekcji i potem wsadza na czubek takiej rakiety na przykład człowieka i strzela w kosmos, patrząc, co się wydarzy. SpaceX za to buduje całą masę rakiet, które ciągle wybuchają. I niektórzy mówią, że to jest jakieś szaleństwo, że oni nie są w stanie zbudować rakiety, która by choć raz prawidłowo poleciała na orbitę. Ale dzięki temu, że zbudują ich 10, 15 czy 20, które eksplodują, będą mogli uniknąć w końcu tej eksplozji, gdy na pokładzie będzie już człowiek. To wciąż nie będzie wykluczone, ale szansa na to jest zdecydowanie niższa, niż miało to miejsce jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. I tu musimy na chwilę przerwać rozmowę. Ona oczywiście będzie kontynuowana na stronie radioz.pl i na Facebooku Radia Z. Słuchaczom Radia Z w tym momencie dziękujemy. Karol Wójcicki. Za chwilę także dowiemy się, po co tak naprawdę wysyłać ludzi na Marsa i czy Karol Wójcicki w kosmos by poleciał. No dobrze, w takim razie kontynuując naszą rozmowę, po co tak naprawdę wysyłać ludzi na Marsa, skoro świetnie sobie radzimy z Ziemi, obsługa łazików, badanie terenu, wiercenie skał, loty dronem, to wszystko działa dzięki inżynierom na Ziemi, prawda? Tak, to prawda. Wszystkie te rozwiązania, które obserwujemy w ostatnich tygodniach, czy miesiącach, czy latach już, to tak naprawdę trochę zdalne sterowanie. Nie mamy możliwości na razie tam na Marsie być, a co więcej, nie mamy też możliwości kierować takimi sondami, trochę tak jak kierujemy dronami, czyli naciskamy drążek w lewo, dron skręca w lewo. Tu komunikacja z uwagi na dużą odległość jest dużo bardziej utrudniona, bo sygnał radiowy podróżuje na Marsa od kilku do kilkunastu nawet minut, no i na odpowiedź trzeba czekać drugie tyle, więc wiele działań wykonywanych jest przez te sondy autonomicznie i to rzeczywiście się do pewnego stopnia sprawdza, ale tylko niestety do pewnego stopnia, bo jest, że wiele rzeczy, które chcielibyśmy zrobić tam jako ludzie, zrobić dokładniej, przeprowadzić konkretniejszą analizę, na razie trochę musimy się wspierać sztucznymi oczami, sztucznym jakimś ramieniem, możemy się wzbić w powietrze przy pomocy drona już od niedawna, ale on też pokazuje nam różne ograniczone możliwości. Obecność człowieka na Marsie z pewnością wywróciłaby do góry nogami to, jak badamy, jak poznajemy czerwoną planetę, moglibyśmy się dowiedzieć dużo więcej, no bo człowiek też jest dużo więcej w stanie zobaczyć i przeanalizować w krótkim czasie i lepiej przygotować się do badania tego terenu. To nie jest obowiązkowe, ale to jest bardzo pożądane. A czy my w ogóle będziemy skazani na ucieczkę z Ziemi? A jeśli tak, to kiedy to nastąpi? Powinniśmy być. Nawet jeśli nie z powodu takiego, że sami sobie tę Ziemię niszczymy i doprowadzamy ją do takiego stanu, w którym za jakiś czas prawdopodobnie ona nie będzie nadawała się do zamieszkania. Dzisiaj możemy się cieszyć, co prawda to lato, czy ta wiosna teraz jest może tym, czego się bardziej spodziewaliśmy w ostatnich latach, ale jeśli popatrzymy sobie, co działo się w roku poprzednim i jeszcze poprzednich, dwa lata, trzy lata temu i pamiętamy te upalne wiosny, no to jest najlepszy dowód tego, jak bardzo nam się zmienia klimat i jak bardzo sobie tę planetę niszczymy. Więc prędzej czy później
później przyjdzie czas, że tu się nie będzie dało zamieszkać. Ale nie dlatego tam powinniśmy się wynieść. Powinniśmy się wynieść z bardzo wielu różnych innych powodów. Przede wszystkim takiego, że zagrożenie może przyjść nie tylko z naszej własnej strony dla naszej planety i nas samych, ale może przyjść z kosmosu. Cały czas dookoła nas krążą planetoidy, asteroidy, które mogą nam w jakiś stopniu zagrozić. Zresztą to nie byłaby pierwszyzna. Nasza planeta wielokrotnie w przeszłości doświadczała takich kataklizmów i zwykle kończyło się to globalną zagładą gatunków, które potem się odradzały w innych formach i to życie przywracało się na Ziemię, ale myśląc egoistycznie, tak z naszego punktu widzenia, no to jeśli chcemy, aby gatunek przetrwał, gatunek ludzki, musimy go uczynić gatunkiem międzyplanetarnym, a to będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy przeniesiemy się na Marsa. Wtedy katastrofa globalna, niezależnie od tego, co będzie jej źródłem, na jednej z planet nie przekreśli istnienia gatunku ludzkiego. Dla Ziemi może to byłoby błogosławieństwo wręcz, ale dla nas samych no to byłby po prostu kres. To jest powód, dla którego powinniśmy się przenieść najpierw na Marsa, czyli na inną planetę, a już w bardzo takiej odległej przyszłości, raczej opisywanej w jednej z książek science fiction, które gdzieś tam za moimi plecami stoją, powinniśmy stać się również gatunkiem międzygwiezdnym, a może potem w ogóle ogólnogalaktycznym, bo przecież te skale katastrof mogą mieć bardzo różny rozmiar, no i na każdy z nich powinniśmy się inaczej zabezpieczać. No to rzeczywiście brzmi na razie jako wizja takiej powieści science fiction, absolutnie, tu się z tobą zgadzam. Artur Chmielewski, pewnie doskonale ci znany Polak pracujący w NASA, powiedział ostatnio, że świat skupia się na szukaniu życia pozaziemskiego, czyli na poszukiwaniu bakterii na Marsie. Czy tu nie prysł ten romantyzm, takiego kontaktu trzeciego stopnia? Czyli jednak są ludzie, którzy wciąż się skupiają na poszukiwaniu cywilizacji i istot myślących. To trochę mam takie poczucie, jest rzeczywiście pewna naiwność z naszej strony, bo wszechświat jest przeogromny, a możliwości wręcz nieograniczone i liczenie, że ten pierwszy kontakt nastąpi właśnie z zaawansowaną cywilizacją, która będzie w stanie się z nami jakkolwiek skomunikować albo w ogóle do nas przylecieć, no jest po prostu trochę naiwne. Rzeczywiście szukając życia w naszym Układzie Słonecznym raczej powinniśmy się skupiać na tych mikrobach i to będzie dużo większa szansa niż to, że spotkamy gdzieś indziej w kosmosie inne życie. Popatrzmy po naszej planecie. Znaczy, my tu nie jesteśmy w stanie znaleźć żadnego gatunku, z którym jesteśmy w stanie skomunikować się na takich samych zasadach, jak komunikujemy się między sobą. A gatunków tutaj są miliony, jak nie miliardy. W związku z czym w kosmosie będzie pewnie to wyglądało podobnie. Zresztą, nawiązując znowu do książek science fiction, ja po lekturze ubiegłorocznej takiej fantastycznej trylogii o wspólnej nazwie Wspomnienie o przeszłości Ziemi, chińskiego autora Cixin Liu. W ogóle jestem przeciwnikiem nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu z zaawansowaną cywilizacją pozaziemską, bo każdy, kto z Państwa miał okazję albo dopiero zmierzy się z tą książką, którą bardzo serdecznie polecam, ten będzie wiedział, że jak się siedzi w ciemnym lesie pełnym łowców, to lepiej tam siedzieć po cichu. Perspektywa moja po tej lekturze bardzo się zmieniła i ja bardzo chętnie poszukam sobie jakichś mikrobów, ale jeśli chodzi o życie inteligentne, to może lepiej siedzieć cicho na tej planecie i się nie wychylać. Kto wie? Mam zupełnie podobnie po lekturach Stanisława Lema i tu mam na myśli Niezwyciężonego i Solaris, gdzie to też ciekawa wizja, że wcale istota myśląca nie musi być spersonifikowana i nie musi być humanoidalna. I nie musi być też zrozumiana przez nas, co bardzo ważne, pomimo tego, że będzie myśląca, to może też myśleć wiele poziomów ponad nami i z jej perspektywy, no my możemy rzeczywiście wtedy bardziej przypominać, nie wiem, kota albo jakiegoś robaka, to może okropna wizja, ale no, tak jest na Ziemi, to czemu nie miałoby tutaj być w kosmosie, tylko żebyśmy to my grali tę niższą rolę. Zostańmy jeszcze przez chwilę przy tych istotach myślących w kosmosie, bo ja w to wierzę jednak, że byłoby to straszne marnotrawienie wszechświata, gdybyśmy byli sami jako jedyni myślący. W każdym razie Pentagon potwierdził, że UFO istnieje, czyli niezidentyfikowane obiekty latające. Nie nawiązano nigdy oczywiście żadnego kontaktu, przynajmniej nie mamy na to dowodów. Więc pytanie, czy mamy się czym ekscytować, tak jak Edyta Górniak czy Lech Wałęsa, czy jednak musimy wciąż odpuścić i zostańmy przy tych mikrobach?
Wiesz co, tu bardzo ważne jest słowa, które powiedziałeś i musimy się jakby wsłuchać w ich szczegóły. Pentagon potwierdził, jakby już inna historia, że jeśli pogrzebiemy w tej historii i sprawdzimy, kto dokładnie potwierdził i co potwierdził, to to już nie brzmi tak bardzo fascynująco. Aha. Ale załóżmy, że Pentagon potwierdził istnienie filmów z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi, czyli z jakimiś obiektami, które na niebie nie potrafimy ich zidentyfikować. Zacznijmy od tego, że wszyscy, którzy mieszkają w pobliżu lotniska, ci dobrze wiedzą, że nie każdy samolot, który widzimy na niebie, potrafimy rozpoznać, no chyba, że jesteśmy specjalni od lotnictwa. Gwarantuję też Państwu, że jeśli wyjdziecie w pogodną, bezksiężycową noc, gdzieś z dala od świateł miejskich i poświęcicie przynajmniej godzinę na uważne wpatrywanie się w niebo, to zobaczycie tam tyle niezidentyfikowanych obiektów latających, niezidentyfikowanych przez Was, ja bym pewnie nie miał z tym większego problemu, że będziecie mogli pomyśleć, że ojej, to chyba jednak nie jesteśmy sami we wszechświecie, chociaż większość z tych obiektów to jest nasze własne stworzenie. Warto wspomnieć, że my w jakiś taki naturalny sposób od kilkunastu, kilkudziesięciu lat wiążemy dziwne rzeczy, które widzimy na niebie, naturalnie z myślą, że to może być obca cywilizacja. Nikt dzisiaj już nie myśli jednak o latających jednorożcach, nikt nie myśli o wiedźmach na namiotłach przylatujących gdzieś z Łysej Góry, czy o skrzatach biegających gdzieś po polach, których rolnik może zobaczyć w środku nocy, jak wytwarzają jakieś niestworzone rzeczy. UFO w domyśle kosmici przejęło troszeczkę naszą mitologię. Nie mówi się już o fantastycznych stworzeniach z bajek, o których mówiliśmy sobie od bardzo dawna, ale mówi się o przybyszach z obcych planet i jakby w tej samej formie, co się mówiło kiedyś o tych wszystkich mitologicznych stworach. Nie ma ani jednego uczciwego dowodu, który byłby nie do podważenia, który wskazywałby, że ktokolwiek z kosmosu nas odwiedza. Dlatego ja, który już wystarczająco dużo patrzyłem się w stronę nieba i widziałem naprawdę mega dziwne rzeczy, wszystkie z nich po pewnym czasie mogłem spokojnie wytłumaczyć, a nawet jeśli ktoś ma odpowiednią wiedzę, to może zabrać kogoś na spacer, kogoś nieświadomego i powiedzieć: ej, słuchaj, za chwilę tam ci pokażę UFO, patrz uważnie, 3, 2, 1 i nagle widzimy eskadrę świecących punktów przelatujących nad naszymi głowami. Czy to kosmici? Trzeba już samemu zwierzyć. To prawdopodobnie Starlink Ilona Maska, tak? Albo wiele innych tego typu obiektów, które wysyłamy w kosmos. A hitem absolutnym ostatnich miesięcy to są, znaczy może nie ostatniego roku, przez pandemię to trochę tych obiektów ubyło, są balony ślubne, gdzie jedną z takich nowych atrakcji na weselach są balony, w których się wsadza światełka LED, niesione przez wiatr z odległości kilkunastu kilometrów, nawet są świetnie widoczne, lecą jak eskadra punktów zmieniających kształt. Ilość raportów o pojawieniu się UFO od czasu pojawienia się tej trochę chińskiej atrakcji wzrosła gwałtownie. Czy Polska liczy się w jakikolwiek sposób w podboju kosmosu, bo mamy przecież Polską Agencję Kosmiczną, z bardzo drogim logo, z tego co pamiętam. Czy my się jakoś liczymy, czy wciąż musimy tylko spoglądać na te potęgi Stany Zjednoczone i Chiny? My nawiązujemy trochę jakby w tej rozmowie oczywiście teraz do Stanów Zjednoczonych czy Chin, ale czy Rosji może, ale no to są rzeczywiście takie potęgi, które zaczęły dużo wcześniej od nas i robiły to na niewyobrażalnie większą skalę, więc jakby równanie się z nimi, nazwijmy to większymi braćmi, trochę nie ma sensu. Natomiast my robimy rzeczy, które są naprawdę cenione na świecie już od wielu lat, bo warto pamiętać, że Polska, jej naukowcy i instrumenty przez nich budowane, rozwiązania, które przygotowywali, były obecne w kosmosie prawie od samego początku ery lotów kosmicznych. Ja lubię przytaczać te ciekawostkę, chociaż ona jakby bezpośrednio się na nic nie przekłada, ale daje pewne wyobrażenie, bo kiedy pomyślimy sobie o tym, która nacja była kolejną nacją w kosmosie, no to wiemy, że pierwsi byli Rosjanie. Wszyscy wiemy, że potem polecieli Amerykanie. Kto był przedstawicielem trzeciego państwa w kosmosie? Czechosłowak. Czwarty był Hermaszewski, jeśli chodzi o narodowość. Polska była, znaczy przedstawiciel Polski był przedstawicielem czwartej narodowości, która znalazła się na orbicie okołoziemskiej. Nasi, to oczywiście w ramach współpracy z naszym wielkim wschodnim bratem, w ramach projektu Interkosmos, ale nasi naukowcy brali udział w takich misjach różnych i biorą dalej na całym świecie i można powiedzieć w całym Układzie Słonecznym, bo instrumenty budowane przez specjalistów chociażby Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie, są wykorzystywane na wielu różnych sondach. Lądowaliśmy przecież na komecie. Małe czujniki z podczerwieni z Ożarowa Mazowieckiego, jeśli mi pamięć nie myli, do dzisiaj jeszcze jeżdżą na pokładzie łazika Curiosity po Marsie i wiele, wiele innych. Mógłbym to wymieniać tak dalej, więc my rzeczywiście mamy swoją rolę w badaniach kosmicznych. Ona może wydawać się na pozór nie tak wielka jak budowanie wielkich rakiet przez wielkie agencje, ale to jest
rola znacząca. Polscy astronomowie to jest też elita światowa tak naprawdę. Już nie mówimy tutaj o rozwiązaniach technicznych, inżynieryjnych, ale w ogóle o samych koncepcjach badania wszechświata. To pod tym względem polska edukacja astronomiczna stoi na najwyższym światowym poziomie. Kształcimy doskonałych astronomów, którzy robią świetną robotę, więc tak, my tam potrafimy odcisnąć swój ślad, tak jak Neil Armstrong na powierzchni Księżyca. Fantastycznie to słyszeć, to są rzeczywiście takie budujące słowa, szczególnie nawiązując do początku naszej rozmowy, czyli do tego, na jakim poziomie jest polska edukacja i co zrobić, żeby jednak w naszych dzieciakach odkrywać odkrywców. Ale to a propos tego, co jeszcze teraz mówisz, przepraszam, że się wejdę w słowo, gdy mówimy o edukacji i o możliwościach, które mamy. Wczoraj rozmawiałem przez telefon z moją przyjaciółką serdeczną, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, która jest już wykształconym astronomem, robiła też kilka innych dodatkowych specjalizacji i Kasia powiedziała mi, że ona się zastanawia, czy teraz nie składać papierów na astronautę, bo Europejska Agencja Kosmiczna prowadzi teraz nabór na astronautów i... To prawda. Gdy byliśmy członkami Europejskiej Agencji Kosmicznej, to w ogóle tacy ludzie jak Kasia nie mieliby możliwości w ogóle myśleć o czymś takim. A teraz to jest dla niej tylko dylemat, czy ona będzie miała kasę na zrobienie tam badań specjalistycznych, tam lotniczych, żeby móc je dołączyć do tego zgłoszenia, no i starać się o bycie astronautą. Także dzisiejsze dzieciaki, które wchodzą dopiero w ten, powiedzmy, świat szkoły, będą chłonęły wiedzę przez następne lata, będą miały potem możliwość pójść na fantastyczne studia w naszym kraju, a potem jak będą chciały polecieć w kosmos, to pójdą, zapukają do ESA i powiedzą: dzień dobry, ja chciałbym być astronautą. I to już nie jest żadne science fiction, tak to już nie jest nic z tej półeczki za moimi plecami. To po prostu można dzisiaj zrobić i to jest super. To jest piękne. Jakie są twoje marzenia? Spróbuję trochę odgadnąć, czy to jest jednak polecieć w kosmos, wylądować na satelicie bądź planecie, a może chciałbyś dowiedzieć się, że nie jesteśmy sami? Wiesz co, marzy mi się rzeczywiście polecieć w kosmos, dlatego że ja bardzo lubię przekraczać kolejne granice i odwiedzać nowe, niezwykłe miejsca, a ich liczba na naszej planecie, choć ogromna, jest jednak skończona. My jako ludzkość od zarania dziejów mamy taką naturalną ciekawość tego, co jest za pagórkiem, co jest za rzeką, co jest potem za morzem, za oceanem, na innym kontynencie wręcz. I przekraczaliśmy te kolejne granice, ale dzisiaj świat się skurczył na tyle, że rzeczywiście jeszcze kilka godzin temu byłem na wulkanicznej wyspie oglądając erupcję wulkanu Fagradas-Fjall, a teraz jestem z wami tutaj w Warszawie za pośrednictwem łącza internetowego i rozmawiamy, więc przemieszczanie się po planecie jest już bardzo proste. Natomiast coraz prostsze staje się też latanie w kosmos, latanie też turystyczne, za pieniądze po prostu. I marzy mi się rzeczywiście, że może o ile nie lot na Księżyc, na Marsa, bo to trochę długo i trochę bym się chyba cykał, może nie lot jeszcze na orbitę, ale lot suborbitalny, czyli taki do góry na chwilę do kosmosu i z powrotem. Tylko jest jeden bardzo poważny problem. Moja córka mi nie pozwala. 1 kwietnia wkręciłem ją, że zadzwonił do mnie pan prezydent z propozycją, żeby być drugim Polakiem w kosmosie. No i skończyło się płaczem, więc to był trochę nieudany dowcip, ale Ada rzeczywiście bardzo pilnuje, żeby mnie jednak w kosmos nie poleciał. Boi się trochę tych rakiet, nie do końca im ufa, więc przynajmniej jeszcze przez najbliższych kilkanaście lat nie będę mógł sobie na to pozwolić. Problemem jest jeszcze jakiś brakujący milion dolarów, ale nad tym można popracować. Właśnie. I o to chciałbym jeszcze zapytać, tu będziemy kończyć pomału. Co z tymi lotami komercyjnymi? Bo jednak Elon Musk obiecuje nam, że to będzie możliwe za naszego wspólnego życia. Czy one rzeczywiście będą tanieć jak telewizory LCD, bo za chwilę ta technologia będzie na tyle dostępna, że będzie tańsza? Ale tak już jest, bo zauważmy przecież, że dzisiaj co prawda ta taniość, to jest taniość powiedzmy w ujęciu NASA, bo to NASA zdecydowało się już wysyłać swoich astronautów właśnie na pokładzie rakiet SpaceX, widząc w tym potężne oszczędności, również w kontekście tego, że korzystano wcześniej z usług Rosjan, nagle ta usługa jest tutaj mega konkurencyjna, to za sprawą rozwiązań, które SpaceX wprowadziło, czyli rakiet wielokrotnego użytku, które potem lądują na Ziemi i mogą być wykorzystane ponownie. SpaceX kilka dni temu dosłownie, dwa tygodnie temu niecałe, wygrało też wart prawie 3 miliardy dolarów konkurs na zbudowanie lądownika księżycowego. Oni też zabiorą Amerykanów ponownie na Księżyc, bo to jest po prostu w ich wykonaniu dużo tańsze i skuteczniejsze też zresztą, jak to widzimy. Natomiast ta era lotów kosmicznych, turystycznych też się zbliża i to nie tylko SpaceX będzie realizowało, chociaż oni mają chyba trochę na razie inne cele i inną klientelę, ale na przykład Jeff Bezos, czyli szef firmy Amazon i tym samym szef firmy Blue Origin, niedawno odbył już jeden z ostatnich lotów, w sensie jego rakieta odbyła ostatni lot
suborbitalny przed sadzeniem tam pasażera, więc niedługo oni wzniosą się na, jeszcze nie na orbitę, ale w kosmos, do czerni kosmosu, doświadczą samej mikrograwitacji przez kilka minut za pieniądze, a potem będą tam wsadzali po prostu ludzi. Więc to się będzie już działo. Dzisiaj już są kolejki chętnych, którzy już powpłacali grube tysiące dolarów, ale tylko tysiące, tam setki tysięcy dolarów, to wciąż jest dużo bardziej atrakcyjna cena, 250 tysięcy dolarów, niż na przykład 20 milionów, które w Denis Tito, jeśli mnie myli pamięć, w 2001 roku zapłacił za lot na stację kosmiczną Mir wtedy jeszcze chyba. Także to już jest cena iście promocyjna i to pójdzie w dół, tak jak kiedyś było z lotami na samolot po prostu. Tak jest. No to czekajmy na to w takim razie. Karol Wójcicki, pasjonat nocnego nieba, jak już wspominaliśmy, popularyzator, to jest trudne słowo wciąż, astronomii i twórca fanpage'a Z głową w gwiazdach, i z tą głową w gwiazdach jest, jak słychać. Proszę przekaż swojej córce, że w razie czego to z wujkiem Robertem nic ci się nie stanie i polecimy razem. Trzymam za to kciuki. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Dziękuję za rozmowę.